programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość częściowego rozrachowania dekretów, seryjnego usuwania rozrachowanych dekretów oraz wydruku raportu porównującego stan rozliczeń i rozrachunków danego podmiotu. Z poziomu listy rozrachunków istnieje możliwość dokonania rozrachunku między różnymi podmiotami. W filtrze pod listą obok pola konto widoczne jest kolejne pole konto rozrachowujące. Domyślnie po wyborze konta księgowego w polu konto to samo konto księgowe pokazuje się w polu konto rozrachowujące. Lista dekretów jest wtedy zawężona tylko do tego jednego konta księgowego, a rozrachunek odbywa się między zapisami księgowymi tego samego konta. Jeżeli w polach konto i konto rozrachowujące są wskazane różne konta księgowe, to na liście dekretów pojawią się zapisy jednego i drugiego konta. Można wtedy zaznaczyć na przykład zapis po stronie winien danego konta i po stronie ma dla konta rozrachowującego i je ze sobą rozrachować, czyli dokonać wzajemnej kompensaty. Istnieje również możliwość częściowego rozrachowania, które polega na tym, że w kolumnie do rozrachowania użytkownik ma możliwość ręcznego wpisania kwoty, która ma być rozrachowana z dekretu. W przypadku rozrachowania całego dekretu nie ma potrzeby modyfikowania tej kolumny. W filtrze pod listą widoczne są parametry. Należne odsetki i odsetki od zobowiązań. Po zaznaczeniu któregoś z tych parametrów aktywowana jest sekcja z wyborem rodzaju odsetek. Ustawowe od zaległości, od zaległości w transakcjach handlowych, podatkowe. Po zaznaczeniu parametru należne odsetki program automatycznie nalicza należne odsetki w kolumnie odsetki. Odsetki od należności są wyświetlane kwotą na plus. Po zaznaczeniu parametru odsetki od zobowiązań program automatycznie nalicza odsetki od zobowiązań w kolumnie odsetki. Odsetki od zobowiązań są wyświetlane kwotą na minus. Teraz wybieramy z menu księgowość, a następnie dzienniki. Otwiera się okno zapisów księgowych. Przechodzimy do zakładki konto. Wybieramy konto księgowe oraz interesujący nas rok. W menu kontekstowym dekretów istnieje funkcja Zaznacz rozrachunek i Odznacz rozrachunek. Funkcje działają dla zaznaczonych dekretów, operacja seryjna, lub jednego podświetlonego, jeśli na liście dekretów nie jest zaznaczony żaden dekret. Po zaznaczeniu dekretów i wybraniu opcji Zaznacz rozrachunek na poszczególnych dekretach, które nie miały rozrachunku, zostaje zaznaczony parametr rozrachunek, jeśli jest spełnionych kilka warunków. Na dekrecie musi być konto, które na planie kont ma status konta rozrachunkowego. Dodatkowo, na jednym dekrecie nie może być dwóch kont rozrachunkowych. Dla zaznaczonych dekretów został zaznaczony parametr rozrachunek. Po zaznaczeniu parametru dekrety bez rozrachunku widzimy, że lista jest pusta. Przykład 1. Częściowe rozrachowanie dekretów w walucie polskiej. Wybieramy z menu zakładkę księgowość, a następnie rozrachunki, rozrachunki. Otwiera się okno listy rozrachunków. Na zakładce nierozrachowane w filtrze pod listą wprowadzamy konto rozrachunkowe, dla którego chcemy rozliczyć konto księgowe. Dla kontrahenta Kowalski mamy dwie nierozrachowane faktury sprzedaży na kwoty po 100 zł każda oraz zapłatę KP w kwocie 100 zł. Rozrachowujemy faktury z zapłatą równo po 50 zł każda. Zaznaczamy wszystkie dekrety i ikoną pioruna rozpoczynamy rozrachowanie. Na liście nierozrachowanych dekretów pozostało do rozrachowania po 50 zł z każdej faktury sprzedaży. Na zakładce rozrachowane w kolumnie dokument istnieje możliwość zaznaczania poszczególnych dekretów. Po zaznaczeniu wybranych głównych pozycji dekretów i wciśnięciu ikony kosza lub wybraniu ją z menu kontekstowego opcji Usuń następuje seryjne usunięcie rozrachowanych dekretów. Można również usuwać tylko wybrane podrzędne dekrety wchodzące w skład rozrachunku bez konieczności usuwania całości rozrachunku. A więc zaznaczamy rozrachowane dekrety, naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy Usuń. Przykład drugi. Rozrachunki między różnymi kontami w walucie polskiej. Przechodzimy do zakładki Księgowość, Rozrachunki, Rozrachunki. Wskazujemy różne konta księgowe w polu Konto i Konto rozrachowujące i rozpoczynamy rozrachowanie dokumentów dla kontrahenta Elektrownia. Dokonujemy wzajemnej kompensaty na kwotę 450 zł. Rozwijamy menu dostępnych opcji przy ikonie pioruna i wybieramy opcję Rozrachuj dla wielu kont. Spowoduje to kompensatę między różnymi analitykami pod warunkiem, że mają taką samą walutę rozliczania. W
przypadku, kiedy w konfiguracji firmy, księgowość, księgowość kontowa, zaznaczony jest parametr generowanie zapisu księgowego kompensaty i lub różnicy kursowej z rozrachunków, w momencie dokonywania rozrachunków dla dwóch różnych kont księgowych, system wygeneruje zapis księgowy kompensaty. W przypadku niezaznaczonego parametru, użytkownik powinien księgować dokumenty kompensat z poziomu modułu Kasa Bank. Przechodzimy do zakładki Rozrachowane, gdzie pojawiły się rozrachowane dekrety. W sekcji pod listą rozrachunków jest dostępny parametr dla różnych kont. Po jego zaznaczeniu wyświetlane są dokumenty rozrachowane pomiędzy różnymi kontami. Zamykamy okno. Z menu wybieramy Kasa Bank, a następnie ikonę Dokumenty nierozliczone i zakładkę Na dzień. Z tego poziomu dostępny jest raport porównujący stan rozliczeń z rozrachunkami danego podmiotu. Raport jest widoczny na liście wydruków, jeśli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus. Zawężamy listę dokumentów do jednego podmiotu oraz przeliczamy listę ikoną pioruna. Pojawiły się numery nierozliczonych dokumentów. W celu wydrukowania raportu przechodzimy do ikony Podgląd wydruku, następnie wybieramy opcję Rozliczenia rozrachunki i Zestawienie rozliczeń i rozrachunków. Następuje wykonywanie wydruku standardowego. Wydruk zawiera te same elementy, co wydruk Lista dokumentów nierozliczonych na dzień plus wykaz kont księgowych, jakie istnieją dla podmiotu w danym okresie obrachunkowym wraz z listą nierozrachowanych dekretów na każdym z tych kont z listy rozrachunków, czyli z wszystkich okresów obrachunkowych. Na wydruku widoczne jest podsumowanie dla kont razem, winien, ma i saldo.